is more devious than we imagined. That spire was indeed a teleporter linked to a cloaked Covenant supercarrier. A grave threat. Thankfully, help is imminent. 60% of the UNSC fleet is en route to Reach from existing deployments. The first battle group should arrive within 48 hours. 48 hours? That's imminent? Uh-oh. Who's your money on this time? Her. You always pick her. She's always had him dialed in. That thing's crushing us and we're waiting for backup. They'll be backing up a graveyard. All our nukes are either out system or went down with the ships that carried them. You're preaching to the converted. How converted? I know that look, Kat. You can say no. No. You don't even want to hear it? Fine, I'll hear it. Remember that accident a couple years back? Colony ship en route to Cygnus, 700 dead. Vaguely, a slip space drive malfunction, right? Actually, it worked fine. The drive was mounted improperly after a service haulout. When it fired, it teleported half the ship to oblivion. And this is relevant. How? A certain Covenant supercarrier could, with some assistance, suffer the same unfortunate accident. Even for you, Kat, that's... Inspired? Not the word I would use. What's going on? Go ahead. Explain. May I? Don't cut yourself. Objective? To destroy Covenant carrier in geosynchronous orbit above us. This sanctions, sir. What do you think? Oh. Method? A slip space drive in lieu of the nukes we don't have. Delivery system? Us. Solvable? Getting us up there. That and getting our hands on a slip space drive. Thank you for sharing. So, all we need is orbit-capable transport and the single most expensive piece of equipment made by man. As a soldier in the field, I couldn't possibly have access to those kinds of resources. That said, a good place to look might be, I don't know, the nearest non-existent launch site in the non-existent Saber program dismissed by 3 administrations as preposterous rumor, and in which our newest member was certainly never a pilot. It's scary. You know that. All we need is a green light from Holland. Good luck with that. You're the one asking him. Well, there's no way in hell he's gonna go for this. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj wracamy do idei Let's Playów. Let's Play to jest taka dziwna forma wyrażania siebie na YouTubie, którą zwykle staram się omijać, ale ponieważ no, jest to kanał tylko i wyłącznie o serii Halo, no to staramy się tutaj robić wszystko, co tylko możemy zawrzeć w kanale będącym o Halo, tylko o Halo. Będą to więc też Let's Playe, zaczęliśmy jakiś czas temu i teraz macie nową formę tych Let's Playów. Będą to mniejsze odcinki, nie będzie już tej formuły jeden odcinek, jedna misja, będziemy mieć krótsze, no bo to jest wygodniejsze, umówmy się. No i teraz sobie idę, będziemy zdobywać pojazd kosmiczny, żeby odwalić parę bitew w kosmosie, na orbicie, co jest wielką nowością w Halo, więc nie mogę się doczekać. Mamy tutaj pierwsze starcie z obcymi. Grunty należy traktować headshotem. Najlepiej z Magnuma albo z BR-ki. Jak nie ma BR-ki, DMR też się przyda, ale w tej chwili musimy się obyć zwykłym pistoletem. Co oczywiście też jest pieruńsko przyjemne i pieruńsko skuteczne. Szakale to te małe typki z tarczami. Najlepiej traktować granatami. O, w ten sposób. Elitarnych rozbroić za pomocą broni automatycznej albo granacika. A na koniec potraktować ich pojedynczym strzałem. Najlepiej w głowę. Uważać na pasek życia, który wrócił w tej odsłonie. Bardzo dobrze. Koledzy padają. Sprawdzić zasobność magazynków. I nie dać się zaś elicie. Cały czas gram, tak jak w poprzednich materiałach, na poziomie heroicznym. To jest taki bardzo optymalny dla mnie poziom. Wiadomo, legendarny, bardzo się męczymy. Normalny jest troszkę za łatwy. Jak nie ma granatów, strzelić szachlowi w tyłek albo w łapkę, żeby się na chwilę odsłonił. No i wtedy mamy... O, piękne efekty. I wtedy mamy okienko czasowe, żeby dobić skurczybyka.
posiłki, zielone pociski, fioletowe pociski. No i szukać łebków. Wystawcie łebek, zmienić magazynek i liczyć każdy nabój. Jeden nabój. O. Nie jesteśmy sami na mapie. Dobra. Czterech szakali, przynajmniej jeden grunt. Dwóch gruntów, trzy szakale. I coś napierdziela tam z góry. Zmienimy pozycję i co? Snajpujemy z pistoleta, takie rzeczy tylko w Halo. Zaczynają mnie tutaj rąbać, nie wiem jak się tutaj przyczaić. O, tu dwóch robi piękne te klaty. Jeden łepek, drugi łepek. I po snajperach. To co, okrążymy ich, nie? Będziemy chyba powoli próbować tutaj zmienić stanowisko do strzelania. I użyjemy nowej umiejętności dostępnej w tej części, czyli sprintu. I o tak, sflankowanych załatwiamy z kilkoma strzałami po nerach. A nasi się wbiją w nich jak w masło. Elitarny z granatnikiem. Nie podchodzić. Nie cwaniakować. Wystawić swoich na ostrzał. I po skupieniu przez nich ognia rozpierdzielić gościa. Tu gdzieś byli ci snajperzy, oni zwykle mają fajne bronie. Tylko gdzie to było? Chętnie zamienię ten skończony pistolet na... Ohoho. To był pocisk z kosmicznego czołgu. To jest obca snajperka. Snajperka obcych. Obca snajperka. Ma ona to do siebie? W tej części, że jest podobna do Needlera. Co zresztą widać po różowych igiełkach. O, tarczę może weźmiemy. Pozbędziemy się sprintu, przecież to jest super umiejętność, która wymaga włączenia. I co? I BR-ka. Zostaniemy przy BR-ce, ale może zamiast broni automatycznej weźmiemy tę snajperkę obcy. Poszpanujemy z nią jeszcze przez chwilkę. I z tego co kojarzę, będziemy zaraz wsiadać do naszej Saber. Nie wiem, jakie by było polskie tłumaczenie, czy jest jakieś... O, stary, daj. Dzięki. I bazooka. Boże, chłopaki, jakie macie fajne zabawki, po co wam to? Aha. No dobra, to wy się tutaj bawcie. A ja przejdę dalej. Spartanie idą do przodu. O! Aleś go skasował, dobra. Chłopaki, brać go. Zdjąć pancerz. Łepek zostawić mi, dzięki. W sumie ciekawe, czy coś fajnego jest tutaj. Boże, jak ja dawno w to nie grałem. Dobrze jest tak wrócić. To jest nadrzędny będzie cel chyba tych let's playów. Tylko dlatego będę robił te let's play, żeby mieć powód wrócić do tych gier. Tak w cudzysłowiu fachowo. Nie zamykajcie mi drzwi. Fotokomórka, włącz się. Nasi rozpiżeni. Mam jakieś broń, ale chyba zostaniemy przy DMR-ce. No i co? Będziemy chyba szczerzyć gęby w uśmiechu na widok tego cacuszka. No to bitwy kosmiczne wkraczają w Halo i przez długo zostaną w Reach. Ale możemy chyba oficjalnie ruszyć tyłki do tych maszyn i postrzelać trochę przestrzeni kosmicznej. O Boże, shotgun. No i na co się tu zdecydować? Mieczyk, kurczę, tyle zabawek. Szybka decyzja, dobra, ryzykujemy. Bierzemy na statek obcych shotguna i snajpera, zobaczymy co wyjdzie. To są obie power weapony, więc przeznaczone przede wszystkim do zdejmowania tarcz, no i rozwalania jednym strzałem. To będzie mieć filmik starcia w kosmosie, zobaczymy zaraz w następnym filmie, który znajdziecie gdzieś tutaj. Serio, jak tylko nagram następną część, będzie tutaj dostępna do odtworzenia, żebyście nie musieli zbyt daleko klikać. Ale zachęcam do oglądania cutscenek. Cutscenki zawsze spoko. Zwłaszcza w serii Halo, można na fajne pancerze popatrzeć. Ja się już zamykam, w tej chwili dziękuję wam za uwagę i cześć!
Mission confirmed.